Diana. Diana. Żeby to było coś cholernie ważnego. Wie pan, że to... Będę zaszczycona, panie T. Bóg zapłać. Zbierać się, sługi. Dzwonił szef. Mamy tutaj legendę do ubicia. I codziennie mamy okazję zabić legendę. Pięknie, pięknie, idealnie. Fabryka śmierci. Okej, okej. Wkraczają państwo na teren placówki badawczej Dexter Industries, gdzie pracują najwybitniejsze umysły i gdzie technologia sprawia, że niemożliwe staje się możliwe. Dexter Industries. Magiczne miejsce. Oho! Bardzo magiczne. O Jezus Maria! Po tym dzisiejszym rowerku to padam. Jakże cennych praw. Wiedziałem, że się poddasz. To lepsze niż polowanie. Kojot... Thank you.
Pięknie, pięknie. Co tam za sieczka jakaś? Miny testują. O co chodzi z doktorem Greenem i świniami do testu? A, chyba lubi patrzeć, jak wybuchają. Tu jest wyjście, dobrze. Żeby się ukryć. Robią się agresywne, takie wielkie knury, nie? Kupa mięśni, Kupa mięśni. Rusza na jego siostrę. Greenowi udaje się go zabić. Nie, nie. Doktor Green przegina, jest wulgarny i wtrąca się do moich badań. Nie po to zrezygnowałem ze stanowiska na Caltech, żeby... Przepraszam, a ty to niby kto? Wyciągnij za szturki i przenieś mnie do działu badań i rozwoju, albo odchodzę. Hej, nie znam cię! Ty! Hej, co jest grane? Koniec tego dobrego! O, da co to ci kurwie? Myślisz, a... O, spisku! Chyba mamy intruza. Przeczytać mi tę okolicę. Zupełnie czysto.
Okej. Okej. No dobra. Przejrzałem. Kurwa, czy ten typ zmienił dziurę? To ja głowę dam, że ktoś jest zostań tu. Co tu mamy? Mam ofiarę. Nie widzę napastnika. Bada, sytuacja się skomplikowała. Przeczesuję teren. Czyja to robota? Czy ktoś go widzi? Nie, no nikt nie widzi, o co chodzi. Oddychaj.
Dobra, musimy się schować. Chyba uciekł, tak jest. Uciekliśmy. Pięknie. Słyszałeś, że Stevenowi podwyższyli poziom przepustki? No, teraz może wchodzić do środka silosu. Ha. Serio? Pytałeś go, co tam robią? Tak, ale kazali mu podpisać całą tekę papierów prawnych i nie puści pary z ust. Niewiarygodne. Wiesz co? Zakradnę się tam. To tuż za drzwiami. Wiem, zachowuję się jak dzieciak, ale chcę zobaczyć na własne oczy. Będę udawał, że tego nie słyszałem. Wiesz, co się dzieje w piwnicy na dole? Podobno coś dużego. Może będzie jakiś przełom. Co? Co mówiłeś? Mówiłem, że coś dużego. Tak, chyba zdążymy jeszcze zobaczyć, jak Sanchez kolejnego kładzie do trumny. Nie słyszę. Mam wodę w uszach. Mówiłem, że zdążymy na walkę. A, walka? Wiesz, tak, poleje się jucha. Tak, mówię ci. Tak, tak, dobrze. Co mówisz? Nieważne. Przychodzisz w dobre miejsce, bo tu nigdzie nie ma większego twardziela niż ja. Wciąż to samo. Hej, niech mi tu człowiek pomoże! Hej, co tu się dzieje? Nie wiem. To Boże ja. Baza tu ma tu na ziemi. Teren prywatny, kurde, nie? Cholera, coś ty zrobił! Nie idź tylko świętować! Nie będę ci musiał dupy przetrzepać! Nie, błagam. No dawaj, te sukinsy, no dawaj.
Puść go! Strzelać na mój rozkaz! Po co do mnie brujecie? Wygnuj nam ziomę! Strzeliwuję! Jezu, ma oko ten ruski, ma! Ten cholerny wielki! Nie szukasz, chłopcze! Pierdol się! Jestem. Ktoś pomoże! Okej. Okay. Ściągnę posiłki! Cholera, to mnie! Musimy go dorwać i to jak oczywiście! No to teraz nie ma odwrotu, panowie! Nie boję się! Potrzebuję wsparcia! Kurwa mać! Okej. Posprzątajmy. O, coś tu idzie. No dobra. Grabasz. Dobra, usunięte do wody, pięknie. Pięknie, pięknie. Pierwsza pomoc, użyjmy sobie. Tu coś jeszcze jest, no dobra, to posprzątajmy. Czyli ile jesteśmy w stanie jeszcze? Tam się jeszcze jedne zwłoki schowają. Zmieszczą nawet bym powiedział. Dobra, tu jest tak. Co my tutaj mamy?
A, tu jest, żeby obejść to, dobra. Było tak.